back in ETV. Cześć, jestem Błażej, witam Was w Balkony TV Poznań. Dzisiaj na tarasie Hit Hostelu jest z nami zespół Donat. Cześć. Cześć. Co dla nas zagracie? Dzisiaj zagramy dla Was You Got Me Wrong. Okej, powodzenia. Dzięki. Dzięki wielkie za to wykonanie. Naprawdę jak się słucha Was na żywo, bo przyznam, że to jest mój pierwszy raz, kiedy miałem okazję zobaczyć Was na żywo i usłyszeć, to jest to zupełnie inne wrażenie niż jak się słucha Waszych kawałków nagranych no, w studiu czy własnym po prostu jakby sposobem. Chyba coś powiedziałeś nie tak. Chyba się spodobało. W każdym razie, wolicie grać koncerty, czy wolicie sobie po prostu tworzyć? Nie no, celem naszym i kurczę, wiesz naprawdę, sorry, będzie przerwa. Koncerty to jest nasz cel, granie koncertów, ponieważ wtedy mamy naprawdę kontakt z ludźmi, z widownią i o to nam chodzi, bo muzyk bez innych ludzi, bez słuchaczy nie istnieje po prostu. My chcemy się dzielić swoimi emocjami właśnie przez muzykę i właśnie przez granie na żywo. A że teraz akurat nie wszyscy mogą nas słuchać, tak, na żywo, więc też lubimy nagrywać, żeby dotrzeć też do tych, którzy może nie mogą przyjechać do Poznania albo do innych miast. Dzisiaj wykonanie bardzo akustyczne. Normalnie lubicie flirtować troszeczkę z elektroniką.
czy nie wiem, jakby na co dzień słuchacie głównie muzyki rockowej, czy bardziej elektronicznej, czy po prostu jeden tego i wychodzi taka mieszanka. Tak, zdecydowanie jest to mieszanka. My jesteśmy mieszanką i każdy też wcześniej grał zupełnie inne rzeczy. Ja tam bardziej soulowo, bluesowe rzeczy. Paweł, który tym razem na cymbałkach normalnie na klawiszach gra, to bardziej jazzowo i może klasycznie. Gary, mimo że też nie słychać za bardzo, ale są rockowe nie, i gary mocne. Gary są w ogóle, totalnie rozwalają dzisiejsze nagranie. Jest najlepszy zestaw, jaki widziałem na balkonie, muszę przyznać. Zbliżenie. I Krzysiu, który gra na basie, tak funkuje sobie czasem. Także to łączymy właśnie w nurcie elektroniki, ponieważ tego też słuchamy i no to jest nurt, który teraz jest głównym nurtem, nie wiem, dla mnie i zyskuje popularność na świecie, więc coś musi w tym być. Nie, właśnie. Na waszych stronach internetowych są do odsłuchu w tym momencie 3 kawałki. Czy możemy się spodziewać kolejnych? Jeśli tak, to kiedy? Tak, myślę, że po sesji, która się właśnie mi kończy przynajmniej, ruszymy właśnie z nagrywaniem, może robimy to sami, to może nie trzeba czekać na potwierdzenie od innych osób, więc jak usiądziemy w lipcu, to myślę, że wtedy jakoś coś wypuścimy już, może jeden, może nawet 2 kawałki i może nawet po polsku. Może nawet po polsku, a no właśnie, bo w sumie większość, te wszystkie te, które mieliśmy do tej pory okazji odsłuchać, tak, po angielsku. Dokładnie, więc czyli nie zamykacie się tylko. Nie, to znaczy ja może byłam bardziej zamknięta na język polski, ale też nie ukrywajmy, że trzeba się odnieść do ludzi, którzy wolą słuchać po polsku. I też trochę ten odbiór jest inny, jak się słucha muzyki po polsku i jak się słucha muzyki po angielsku. I może też nie zupełnie tak samo gramy po angielsku i po polsku. Jasne. Do tej pory mieliście kilka koncertów całkiem fajnych, między innymi jeden na Placu Wolności przed Smolikiem, z czego jesteście dumni. Super dumni. O tym wiem. Jeszcze jesteśmy dumni. Jakie plany na najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o koncerty? No, takich konkretnych planów długoterminowych nie mamy. Wiemy tylko, że następny koncert będzie tam, czyli na rynku i będzie to w ramach staromiejskich, jazzowych i kameralnych koncertów. Okej, okay, super, dzięki wielkie, że wpadliście. Powiedzcie tylko, gdzie możemy was zobaczyć w necie? Zdecydowanie Facebook, Don't Eat Donut, czyli nie jedzcie donatu, tylko je słuchajcie. Dokładnie. Z takim przesłaniem kończymy nagranie i do zobaczenia w kolejnym Balkan TV Poznań. Cześć! Pa! Back in ETV!